Michale, jesteśmy na uroczystej premierze najnowszej i zarazem debiutanckiej książki Ewy Minge. Oczywiście ty jako tutaj szef wydawnictwa Pruszyński byłeś odpowiedzialny za wydanie danej pozycji wydawniczej. Co to jest za książka i o czym ona opowiada? To jest tak naprawdę debiut powieściowy Ewy Minge i to debiut bardzo dojrzały, dlatego że tak dobrze skonstruowana, tak świetnie poprowadzona powieść, to jest naprawdę rzadkość na polskim rynku wydawniczym. I tu trzeba oddać Ewie ogromne ukłony, że ona debiutuje późno, ale w sposób przemyślany i dojrzały. Takiej powieści na polskim rynku wydawniczym nie było. Jest to opowieść o styku świata show biznesu, mody, wielkich pieniędzy, narkotyków i handlu ludźmi. Ewa wie, jak odsłaniać karty świata, który bardzo dobrze zna, ale tak, żeby nikogo nie urazić, nie narazić się na procesy, a jednocześnie zainteresować czytelnika. To jest jej ogromny kunszt, bo ona wie, jak w tym świecie show biznesu, który jest jednak dużym akwarium pełnym rekinów, umiejętnie pływać. No nie ma co ukrywać, mi od razu dana pozycja wydawnicza skojarzyła się ze słynnym filmem Dziewczyny z Dubaju, Dody tak naprawdę. Tylko że tam Doda akurat przed premierą danego filmu od razu mówiła o pewnych osobach, czego właśnie Państwo tutaj unikacie tak naprawdę. Czyli Państwo tutaj macie książkę fikcyjną w pewnym sensie, oczywiście opartą na pewnych faktach, ale proszę powiedzieć, gdzie daną książkę można będzie nabyć? Od jutra książka będzie dostępna we wszystkich księgarniach w całej Polsce, ale także na świecie. Równolegle wychodzi audiobook i e-book, więc myślę, że Gra w ludzi będzie bestsellerem, dlatego że już dzisiaj, dzień przed premierą, jest jedną z najlepiej sprzedających się książek w sieci salonów Empiku. Czyli daną książkę można będzie nabyć na całym świecie? Tak, będzie można nabyć na całym świecie, dlatego że ta opowieść w pierwszym tomie jeszcze nie jest tak międzynarodowa, ale drugi tom, który Ewa szykuje, jest opowieścią międzynarodową, dziejącą się między Włochami, Moskwą i Hiszpanią, więc oczywistym jest, że ta książka musi być dostępna w całej Europie. Mogę nie zapytać, jak wygląda tutaj współpraca, bo tak z jednej strony przygotowanie samej okładki, z drugiej strony korekta, inna rzecz, ta kwestia dystrybucji i samego PR, czyli reklamy tak naprawdę. Czy Ewa Minge była osobą wymagającą lub ewentualnie, czy to Państwo byliście tutaj jako wydawnictwo wymagające w stosunku do Ewy? Nie, Ewa nas bardzo pozytywnie zaskoczyła, dlatego że Ewa nie ma nic w sobie z takiej celebrytki, jakbyśmy o niej myśleli. To jest tak naprawdę artystka, która po pierwsze udostępniła nam swój kalendarz i pod premierę tej książki ułożyła swoją pozostałą aktywność zawodową. I Ewa jest do dyspozycji wszystkich dziennikarzy, dlatego że to, co podkreśliła na dzisiejszym wieczorze, ona ogromnie szanuje dziennikarzy i widzi też, jak polskie dziennikarstwo się zmienia, to znaczy jak z takiego hejtu stało się merytoryczną dyskusją i ona tutaj nikogo nie powołuje z nazwiska. Ona chce pokazać pewne zachowania, pewne stereotypy, pewne myślenie, ale nie chce wytykać palcami. Ona nie chce nikogo urazić, tylko pokazać pewne typy zachowań i też pokazuje, że tutaj tych, których byśmy się spodziewali, że są dobrzy, wcale dobrymi nie będą, a tych, których chcielibyśmy na początku powieści powiedzieć, że są jednoznacznie źli, takimi się nie okażą. Ewa pokazuje, że tak naprawdę w życiu każdy może się zmienić. I jakby pan jednym zdaniem miałby opisać daną książkę, to co by pan powiedział dla zachęty czytelników, potencjalnych czytelników, aby dokonać zakupu danej książki? Co to jest za książka i o czym? Jednym zdaniem. Ja bym powiedział, że to jest opowieść o świecie, który obserwując na Instagramie i na Facebooku, wszyscy do niego dążymy, a to jest opowieść o tym, jaką cenę płaci się za świat, w którym tam się jest. Dobre pytanie poza kamerą, jeszcze poproszę pana imię nazwisko. Michał Nalewski. Redaktor naczelny książek wydawnictwa Pruszyński i wydawca Ewy Minge. Dobrze, dziękuję.